Pierwszy film został przesłany przez Kuoyoya, który regularnie transmituje gry wideo na swoim kanale Twitch. Mężczyzna twierdzi, że tej nocy był sam w mieszkaniu. Wtedy jego kamera rejestruje coś interesującego w tle. How many people we got? Hello? My little hand vacuum fell over for some reason. What? Wygląda to jak jakaś cienista postać, która pochyla się w stronę kadru, a następnie znika. Więc czy dom tego streamera jest nawiedzony? Czy da się w to w jakiś sposób wytłumaczyć? Pamiętaj, że to wszystko trwało podczas transmisji na żywo, a mężczyzna nie był świadom tego, co się dzieje za jego plecami. Here's a little hand vacuum that kind of just went like that. Probably a little softer, but that's roughly what it seemed to be. It was right here on the floor, so that's nice. Also, here's the stairs going up, and here, I'll go up them, just so that you all know what it sounds like. Podczas streama usłyszeliśmy dokładnie te same dźwięki, które zaprezentował mężczyzna. Więc czy ktoś szedł po jego schodach, zrzucił odkurzacz i pokazał się w kadrze? Czy rzeczywiście było to zjawisko paranormalne? Daj znać w komentarzu pod filmem. Ten film został przesłany w subreddicie Paranormal przez HD Gun. Kamera bezpieczeństwa zamontowana na zewnątrz domu zarejestrowała coś ciekawego. Przesyłający twierdzi, że rodzina doświadczała zjawisk paranormalnych, ale ograniczało się to głównie do dziwnych dźwięków wewnątrz i na zewnątrz domu. Od czasu do czasu zauważyli również dziwne cienie, ale nigdy nie udało im się niczego uwiecznić, aż do tego momentu. Rodzina czuje, że to, co zostało zarejestrowane, jest prawdziwym duchem. Oczywiście nie możemy tego wykluczyć, ale równie dobrze mógł być to jakiś robak na obiektywie. Jak zawsze, ostateczną opinię pozostawiam tobie. Kolejne nagranie również pochodzi z Reddita i zostało przesłane przez Deviliana. Kobieta informuje nas, że pojechała do starego domu w Georgii, nie spodziewając się czegoś paranormalnego, ale po wykonaniu fotografii natknęła się na coś interesującego. So, I just did the freakiest order like ever, and I kid you not. Okay, so I went to a house in Acworth, Georgia. So Acworth, Georgia, if you don't know where Georgia is, it's like the backwoods of nowhere. There's nothing out there but like deer and like darkness, okay? So I went into this house area and this like housing development, and there's a two-story house. I'm delivering chicken wings to someone from Hooters, and it's like close to midnight. And anyways, I get up to the front porch and I leave the order and I walk back to the car, and on Uber, if you don't know, you have to take a photo to snap the photo and tell the customer where it's at. So I snap the photo and I notice that there's something green in the photo, but there's no lights on in this person's house, so I screen captured it just, and it looks like he has a jacket, like it's open or something, I don't know. And then right like above him is like some more eyes. It looks like eyes are like peering out. I'm like, what is wrong with this house? Osoby widzące tą fotografię zapytały autorkę, czy być może za nią nie było latarni ulicznej, która mogła spowodować tak dziwaczne odbicie w oknie. Jednak kobieta poinformowała, że w okolicy nie ma żadnych świateł. Więc czy może to być coś paranormalnego? Ciężko powiedzieć. Jeżeli masz jakąś teorię, podziel się nią w komentarzu.
Teraz przyjrzymy się użytkownikowi TikToka, który prowadzi profil na temat nawiedzonego domu. Para mieszkała w nawiedzonym domu od dłuższego czasu, aż do czerwca tego roku, ponieważ byli zmuszeni opuścić swój wymarzony kącik, po tym jak paranormalna aktywność stała się nie do zniesienia. Mężczyzna, publikując filmy, wielokrotnie powtarzał, że nie robi tego dla rozgłosu, tylko szuka pomocy. Dodatkowo jego żona była wielokrotnie atakowana przez to coś. Nagranie, które zaraz zobaczysz, przedstawia ostatnie chwile właścicieli w domu, a to, co zarejestrowali, jest straszne. To było jedno z najbardziej przerażających doświadczeń dla pary, które doprowadziło do obrażeń. Jednak to nie koniec ich przygody. Możemy zobaczyć dziwny cień poruszający się po korytarzu. Jednak po przeprowadzce do nowego domu, para otrzymała powiadomienie z kamery dzwonkowej starego domu, który wciąż był podłączony do systemu bezpieczeństwa. Hey everyone, I just want to let everyone know that Eb and I are okay. We're staying at my son's house. We've been there for weeks now. I don't know how much longer we're going to be able to stay there, but I was going to go tomorrow to the house to pick up some stuff that we desperately need and I get this weird ring notification, and I'm at a loss for words. Jak myślisz, czy rzeczywiście ich dom jest aż tak nawiedzony? Czy to wszystko to tylko mistyfikacja, która ma na celu zbudować popularność w internecie? Daj znać w komentarzu. Ostatnie nagranie zostało przesłane na YouTube przez użytkownika Wawa. Mężczyzna leży w swoim pokoju, gdy nagle za drzwiami zauważył coś dziwnego. Podobno był sam w domu tej nocy i nagranie przesłał znajomemu. Za drzwiami możemy zobaczyć coś podobnego do głowy. Jeżeli jest to jakaś istota, to jest całkiem wysoka. Jak myślisz, czy udało mu się zarejestrować prawdziwą postać cienia? Czy da się to jakoś inaczej wyjaśnić?